Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle. Piekło zamarzło, a zombie odzyskały mózgi, a także Staszek. A myślę, że zombie ożyło, chociaż zombie standardowo ożywa, nie? Więc... Nie, odzyskało mózg, bo to już jest taki event. Co się wydarzyło, że wracamy do Project Zomboid? No, skończyliśmy nasze zagadki, nie? Więc zgodnie z obietnicą powracamy. Myślę, że on chce pałką rozwalić tutaj drzwi. Ale inna sprawa, nie zamknąć drzwi do naszego domu. No, zombie odzyskały mózgi, bo z tego co mówisz, są teraz podkręcone. Dużo, dużo trudniej nam powinno być tu przeżyć, tak? No, bez przesady z tym dużo, no tam... Trudniej. Zresetowałem... Znaczy tak, dałem na normalne siłę, na normalne zdrowie i słuch dałem normalny... Nie, wzrok. Jeszcze słuch mają trochę gorszy, ale będziemy im podkręcać pewnie z czasem te wszystkie rzeczy. Powiem ci, to był świetny pomysł po przerwie, tak sobie myślę, bo nie pamiętam już, jak się tu grało. O! Samochód. Kilka razy musisz próbować pewnie, żeby no właśnie. No, ruszył. Tylko... ja już pamiętam od razu uwagę z komentarzy. Nie jeździ po trupach. O, a czemu? Jeżdżenie po trupach zombie niszczy samochód. O kurcze, tak, wszystko, a to była najlepsza zabawa. Jezus, ja chcę wejść już. Czekaj, bo się zastanawiam, bo teraz gdzie my idziemy, bo były dwa plany. Jeden, żeby na policję iść. No jeden na policję, a drugi, żeby do biblioteki skoczyć, żeby tam te książki podnieść, z których będziemy mogli wiedzę jakąś pozyskać, nie? No, to jest... To już lepiej bibliotekę, chociaż to, wiesz co, może policja jest bliżej i nie powinno być zombiaków na drodze, a z biblioteką... Szybko zrobimy, to pojedziemy po książki potem. No, znaczy bardziej się zastanawiam, bo tam przy książkach były zombiaki, nie, więc tutaj widzę problem. No, widać, że kierowca, co? Widać, że kierowca. No już tyłem wjeżdża. Na ucieczkę, żeby być gotowym. Myślę, że możemy tak wychodzić. Gasić silnik, czy zostawić zapalone w takim razie? Gasić. To mówisz, że będziemy walczyć w najgorszym wypadku. A cholera wie, co tu będzie ciekawego się działo. Dobra, ale co ty już... Ja sprawdzę na początku samochody. A, nie wchodzisz do środka, do policji? Wow, udało już się? Jestem w środku. Szybciutko. Zapalniczka, plaster, walkie-talkie premium technologies. Mm. O, walkie-talkie. No proszę. Ty tu mają nawet tego chyba, koronera czy jak tam. To wygląda, jakby trumny wozili. Mówisz? No, idę sprawdzić, ale całkiem ładny wóz, może powinienem sobie szybę jakąś wymontować. Nie mamy kluczyka do tego pojazdu, cholera. Ale to drugi był gotowy. Wiesz, że dla mnie to nie jest problem, nie? No, ty masz być tam mechanikiem, panem, ekspertem od... Naprawa pojazdów? Od wszystkiego, od sprzętu. A nie, zero paliwa. I w sumie jest rozwalone. No widzisz, ale można wysysać, tak, paliwo, już wiemy jak, chyba to robiliśmy nawet kiedyś. Nie, wiemy jak? No robiliśmy to. No. To nie kojarzę. Nie? Nie. No to nam się klika ten chyba G? Czy C? Jaki był ten przycisk? Ciche chodzenie plus jeden. O fuck, czemu wołasz? Czemu wołasz? Szukałem klawisza, który pokazuje ten kołowe menu, pamiętasz, że było menu kołowe? No na V. Na V? Na V. O, właśnie tak, dobra, dziękuję. Najgorzej, że tutaj wejście na komisariat to chyba tylko przez drzwi, a przy drzwiach jest zombiaczek. Na spację się walczyło z nimi? Aż tak. Znaczy, spacja to było popychanie i potem spacja dobijanie, a to jeden. No to zajmie to się. To jest komisariat, nie? Może to ci się bardziej spodoba. U góry jest zombiak, policjant ze strzelbą. Wow. A tego nie załatwiasz, tego gościa tutaj blisko? Czekaj, jak się skradało, C? Na C, no. Ja pokażę, żeby wszyscy widzieli, jak ty go dopadniesz. To cyk! I głowa. Nie, o! Nie, żyje u mnie jeszcze. O, już nie ma gości. Spokojnie. Ale tam u góry był policjant ze strzelbą. Znaczy z karabinem. Taką dobrą bronią mi się wydaje. Kurka, najgorzej. To możemy, wiesz. Tylko musimy uważać, jak on będzie strzelał z tego. A nie wiem, czy nie, zombie no, chyba strzelać. Zombie aż tak nie ogarnie tematu, nie? Miejmy nadzieję. No to co, żebyśmy może... Idziemy razem, czy nie idziemy każdy razem? Każdy w inne drzwi, żeby krzyczeć? No, bo to jest zombie, widziałem gdzieś sobie się działo po tej stronie. O, mówisz? To mnie zachęciłeś. Na E się otwierało drzwi? Na E, okej. Okay. Tak. O, wbijam! No, albo klikasz. O, wbijam, jest dobra. Nic nie było. Może albo jakieś klikasz. Książeczki będą fajne. Ale ty jesteś przygotowany, najgorzej, że ty pamiętasz te krzyki. No, a to... Może przybliżę, żeby było lepiej widać. Tego się nie zapomina, nie? Niestety. No. Sobie na przyszłość znudzenie zlikwiduję. Notes i kredki. Chcesz o, kredki?
Czekaj. Nie, ale mam kaburę. To może się przydać. A dobra, kaburę możesz sobie przypiąć, bo jak dobrze pamiętam, kaburę można sobie wyekwipować i wtedy masz zawsze obok siebie kaburę i jak masz pistolet, to możesz szybko z kabury wyjmować. Więzienie? Oho, the escapist. Zatrafiłeś na coś fajnego? Zamknięta cela. W sumie czasopisma też mogę wziąć do plecaka, nie? Bo to tam w domu warto je trzymać na znudzenie, bo one dziwnym trafią się, marnują później. Ale też w sumie tak, no jak najbardziej, ale myślę też, że chyba mamy tych czasopism. A jak pojedziemy w końcu do tego. Bibliotekę mówisz? No, to tam będzie sporo tego. Lodóweczka. Tak. Ojej, myślę. Puste lodówki. Ktoś tu lodówka? Był przed nami? No. O, na komisariacie nie ma żarcia. Perfumy z... O, zapałki. Zapałki biorę. Wydają się być istotne. Mamy pałkę policyjną pałkę. Też. Może bym sobie wziął tutaj... O! Co? Nawet dwie są chyba dobrze, pałki brzmi policyjne. Jak dobra broń. No są nawet dwie pałeczki. Zobacz, porównaj. O, to weź obie. A, może że też chcesz pałeczkę? Tak mi się wydaje, że widziałem gdzieś jeszcze jedną pałkę. Jest jeszcze jedna pałka, to wrzucę do plecaka. To zaraz zobaczę. Pałka... Nie lubisz pałeczek? A, czekaj, pistolet, tam 9, prawie bym go nie podniósł. O, widzisz? I witaminy, no pierwsza pomoc. A to ty wbiłeś, no ładnie, chcieliśmy to nastarczyć. A to tylko ty, nie? To pałka, jest, wytrzymałość wysoka, obrażenia takie 1/3, a zwykła pała jak to działa? Jest zwykła key... pała jak to działa? Jak to działa zwykła tu działa pała? Key... Nie, to kij baseballowy ma większe obrażenia i mniejszą wytrzymałość, nie? Więc chyba kij i tak wypada lepiej pod tym względem. Ale... No to wiesz, trzeba by porównywać, ale jak mówisz, że wypada lepiej, no to wierzę ci, nie? Oj. To jest... A to tylko ty. O, Disco Boya bierzemy, a to do plecaka. Disco Boya? No jakiś tam odtwarzacz, ale to jest elektronika, więc wiesz, może to się przerobi na coś. A, to się rozmontuje, no. O, już mam... Trafiłem do szatni, gdzie jest mnóstwo... Okej, t-shirt funkcjonariusza policji, kaburę też mam. Mówię, że ładne rzeczy tam masz? No też mam kaburę. I pojawi ci się, nie wiem czy zauważyłeś, że jak włożysz kaburę, to ci się pojawia czwarty slot. A to masz jako włóż, tak? Okej. Tak. A, tu się czwarty slot pojawił, okej. Dobra. No. Teraz nie pamiętam, na ile można chodzić przeciążonym, tak wiesz, czy w ogóle nie doprowadzać do sytuacji, że jest się przeciążonym, czy tam przeciążony... Lepiej nie doprowadzać do sytuacji, w którym jest się przeciążonym, tak. Kolana to ty nie zrzuciłeś klęknąć? Rzeczy przed wyprawą? No właśnie, teraz widzę, że nie. No to masz, pamiętaj, bagażnik, nie? No, tak właśnie kombinuję. A tak jeszcze z takich hintów, czy bardziej podpowiedzi z... Jeszcze z czasów, kiedy graliśmy. No. Pamiętam, że warto sobie dodawać do ulubionych, czyli bierzesz sobie swoje plecaczki czy inne rzeczy, klikasz ulubione i wtedy jak zrzucasz rzeczy masowo na przykład, czyli wrzuć wszystko, to te ulubione ci nie zejdą nigdy. A, to jest całkiem spoko opcja. To będę musiał to później jakoś opanować. Brzmi kurtka? Dobrze, brzmi jak przydatna rzecz. Te kurtki nie mam na sobie, myślę, że wyposażenie widzę tutaj. Spodnie strażaka. Nie a masz. Nie, bo ja zdjąłem kurtkę, bo mi gorąco było. Też się rozbierałem, tu widzę, no. Kamizelka kuloodporna! O, to może... Czekaj, tak, to może biorę. Kurtkę, pytanie, czy znów mi będzie gorąco. Może też znajdę gdzieś kamizeleczkę. Ja biorę kurtkę i biorę kamizelkę. Jak znajdę drugą, to ja ci to też wezmę. Ja tu jeszcze... Ja już głodny się znów zrobiłem. Ja też jestem cały czas głodny i to wiesz, burczy w brzuchu. Szybę przednią więc... mam w kieszeniach. Co masz? Szybę przednią. A, bo ty się tam bawiłeś. Bawiłeś się w rozbrajanie, faktycznie. I faktycznie, to trochę waży. To trochę waży. Jest, było tu gdzieś sortowanie, nie? Bo na podstawie, czy to jest przypięcie. A nie tu pamiętam. Było chyba. Tu sortowanie? Chyba rosnące. Trochę robię będę trochę furgotał. W sensie, że... Mam nadzieję, że nie ma zombie w okolicy i nie będą się do dźwięków. Nasze zombie jeszcze są trochę przygłuchawe. No tak, nie wiesz, tu rozwijam swoje skille, nie? Dobra. Cały czas. Pałkę też wrzucę. Coś było z tymi skillami. No dobra, jakoś żyję. Co jest? Jest mi jednak za gorąco, wilgotno. Kurcz, co? A skradanie plus jeden, no to nie ma... Fajnie, za darmo wszystko tutaj dają. Najgorzej, że bez zimy to nam w tej kurtce strażaka to jest przerąbane biegać. No, mamy w sumie lipiec, tak? Więc no. Dopiero powoli, do powoli będzie. Póki co. Szkoda, bo ona jest fajna, gruba, tak przed tymi zadrapaniami chroni, nie? Chyba, znaczy, żeby... można zdjąć całą resztę, możesz wiesz zdjąć. Co? No właśnie tak się zastanawiam, że zdejmę koszulę denim, włóż do bagażnika. Zdejmę koszulę z krótkim rękawem. Zdejmę t-shirt z długim rękawem.
Zdejmę bezrękawnik. Wszystko zdejmuj. I teraz założę w końcu tę kurteczkę strażaka. To może nie będzie mi za gorąco. Może. A czekaj. Porównuję walizkę podróżną. No. Z plecaczkiem. O, robi się coraz głodniejsze faktycznie. No, to muszę coś zaraz zjeść. Jakieś jedzenie tu jest na tym komisariacie? A to może już teraz mi nie będzie gorąco. Nie, widziałem pustą pojemność lodówkę. 20, redukcja wagi 50. Pytanko, z shiftem mogę biegać, jak kucam? Ale nie wiem. Może to nie jest jako takie głośne bieganie wtedy traktowane? Plecak lepszy niż to. Ale to już zwiedziłeś tej okolicy? Ja dół tylko zwiedzam. Skąd ty wiesz, co ja zwiedzam? No bo widzę drzwi otwarte. A, no to możesz na pięterko iść. No zaraz, Czy wiesz trochę... Tam jest kolega, nie? A wiesz, że jest kolega, czy tak myślisz, że jest kolega? Powiedziałeś, że jest kolega z strzelbą. Nie, kolega jest po drugiej stronie budynku. Na zewnątrz biega. To ty. O, siema. Czekałem na to po prostu. Zamknięte pewnie. Ale może nie znamy kodu. A może od drugiej strony jakaś będzie. A ty też tak skradasz po tym miejscu? Tam już wszystko spenetrowane. Więc... To gdzie są schody na górę? Nie wiem. To jest góra może w ogóle? Może nie ma wejścia na góry. A tu byłeś tam w tej? Tak, może są pozamykane te przejścia. Czekaj, ale na pewno byłeś wszędzie, bo tu jakieś drzwi jakby były. A, no, tu otwarte. Ale to obiegłeś, To co, to idziemy do tego gościa na zewnątrz ze strzelbą zobaczyć? Kurczę, i tak jest mi za gorąco. Ale to może da radę. Bo ty biegasz, no tu się w tej grze nie biega, pamiętaj. No to czemu to chodzisz normalnie? Bieganiem. No bo nie... No chodzę normalnie, bo nie biegam. No a to nie jest tak, że jak kucam i biegam na kucanego, to mnie trudniej usłyszeć? Nie wiem, ale chyba sobie może tam... Nie wiem, czy... Znaczy wydaje mi się, że jeżeli myślisz o nabijaniu sobie jeszcze jakichś tam... skilli w skradaniu, to nie wiem, czy to nabija się, kiedy jest zombie, czy tylko kiedy jest zombie, czy zawsze nabijasz to skradanie, tego nie wiem. Szedłem na zewnątrz, nie wiesz co, to może nie ma po prostu drugiego piętra. Może nie ma. O, jest, zainteresowała się. Może nie ma, babeczka, może nie ma, bo góra chyba jest, no, może nie być. Wydawało mi się po prostu, że mówili, że gość ze strzelbą jest na górze, więc... Nie, że... się zsugerowałem. Że na górze komisariatu. Znalazłem samochód. A to gdzie ty jesteś teraz? Już na zewnątrz? Kluczyk do Chevalier Service Kombi! Znalazłem drugi samochód. Oj, no to nie... powiedzieć. A gdzie ty jesteś? W samochodzie. W samochodzie? Tak. Na zewnątrz. Nie... Wyszedłem na parkingu, jestem w samochodzie i mam kluczyk do samochodu. Drugiego, gdybyśmy chcieli pojeździć. No pod warunkiem, że mamy paliwo, nie? Dobra. To tak liczyłem chyba na coś więcej po tym komisariacie, chociaż dorobiliśmy się gnata. Co no prawda, właśnie, ale nie coś... wiem, co z tym zombie ze strzelbą, nie? Czy próbować do niego podejść, czy nie, bo... Próbuj! Tylko jest, wiesz, kwestia, że może on jest jakoś mocniejszy, nie? Że ja będę go na spację chciał powalić, a to się okaże, że jednak nie działa to. No cóż. I drugi problem... Kurde, pusto w bagażniku, czekaj. No. Czemu mi się muzyka zmieniła na taką... Tun, 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 tun. O nie! Ty, zombie mnie goni i to trzy. Jesteś gdzieś blisko? Dlaczego one mnie zauważyły? Na parkingu. Dlaczego cię zauważyły? Bo jesteś duży i brzydki, no. Czekaj, ja muszę tyłem uciekać. W takim razie. To chodź patrz, tego, ja mam... Rewolwer znalazłem! No, podejdziesz tutaj na parking? Bo mam idealnie tego gościa tak, żeby go zajść od tyłu i zaskoczyć. Za chwilę. To ja idę z nim na parking do ciebie. Możesz iść. Tylko wiesz... Dobra, jestem. Wyszedłem. No, to patrz. Czekam. Ja go odciągam, a ty weź go od tyłu, nie? I to jest tak dobrze rozwiązana weź sytuacja. Weź go od tyłu. No. Gdzie jesteś na tym parkingu? Cześć, bo na parkingu jestem. Ło kurczę, gdzie? Aha. A ty tu jesteś. Aha. O, widzisz go za mną? Widzę. No to widzisz? Weź go bijać, to co? To co, nie umiesz jednego trafić? Jednego? A nie wiem. Z jednym masz problem? A szkoda mi życia, jakbym nie ugryzł. A dobra, teraz on poszedł na świetnie, siebie. Widzisz? Że szkoda widzisz? Ci życia. Ja go ugryzę i go dowal nogą. No. Co miał przy sobie? Czemu mi nie działa? Gdzie jest ten? Pierścionek. Czemu stanąłeś? A gdzie jest ta spluwa? Ale kamizelkę sobie wezmę. No na nim była spluwa. Na nim? No na nim, on szedł miał spluwę. No ja nie miałem, ja nie widziałem, miał dwie ręce puste jak szedł tutaj. Ja nie, no na plecach miał taką spluwę. Może to co innego niż spluwa była. Nie, no wydaje mi się, że karabin na plecach niósł cały czas i nie ma.
No to ciekawe, powinien być, nie? Jak już a może na ziemi trup, leży? Wszystko. Nie, na ziemi okulary, nie chcesz okularów? A wypuścił go gdzieś po drodze? Nie, to było do tej pory, nie? Dobra, nie wiem, to co? Jedziemy stąd, tak? No ale dobrze byśmy, dobra, to jedźmy, ale wjedźmy do jakiegoś może domu, bo powiem ci, że ja trochę głodny jestem i... A, jak coś ja mam przydałoby tam. Się. Ja mam ciasteczko Samasz. Jakieś w plecaku. Ciasteczko? Ciasteczko. A możemy tu przekazywać rzeczy tu? Chyba tak. Handluj skorle, poczekaj, o. O, a tak. Okej, okay, no i co mi dasz? To co ja mam tutaj przerzucić, to czekaj. Dostaniesz... Ciasteczko, czekaj, weź wszystko na podłodze. A czemu, nie, wiesz co, ja położę to na podłodze. Nie, to weź mi normalnie, przekaż z podłogi, będę ciasteczko jadł. A ty gdzie, jak mam to przekazać, jak przesuwam tutaj twoja oferta i nie działa nic? O, jest! No, nie mogę masz przekazać. Masz informację, korzystaj z tego menu, aby w bezpieczny sposób handlować z innymi. Naciśnij sobie inf. No tak, ale co mi informacja daje, jak zaglądam do plecaka? Z głównego ekwipunku. Do twoja oferta musisz przekazać. A, ja mam w plecaku ciasteczko. Z plecaków się nie da. No to przerzuć do głównego ekwipunku, a potem przerzuć do okienka. Chyba przerzucam, czy nie przerzucam w końcu? Kto myślał nad interfejsem tej gry i dlaczego nie przez wiem. Tyle lat... Jest strasznie surowy, nie mogę. Toporny. Wypakuj. Wiesz co, ja położę na ziemi. będzie łatwiej? No. Dobra, wyrzuć na ziemi. Albo do bagażnika schowaj, z bagażnika wezmę. No, gdzieś leży. Gdzie co? Leży? Czekaj, tu będzie leżeć. Nie ma. Dobra, już będzie. Ej, Key lime pie slice. Jest, no, to masz już, tak? To smacznego. Dziękuję. Ciastko z ziemi po prostu, no. Jak w Overcooked. Dzięki. To ja sobie pójdę. Też ci dam kurczę schabowego z kurczaka z ziemi. Zobaczysz. No, ja jedziemy? Z chęcią wcisnę, o! Wciągnę. Co jest? Zombie weszło na komisariat. No to o, już nas widzi. Wow, tu są jeszcze ze trzy! O! Dobra, jedziemy stąd. Dawaj. Taki odważny teraz nagle, taki odważny. Jedziemy. Co ty robisz? Czemu nie jedziemy jeszcze? Otwórz drzwi, wejdź do pojazdu. Załatwisz zombiaki? Jedziesz. Dobra, jedziesz. Odpalił na szczęście od razu. Człowieku. Gdzie ty jedziesz? No nie wiem, właśnie, do domu? Gdzie jechać. No właśnie, gdzie jedziemy do domu, teraz? Ale nie ma co zrzucać do domu. Co jest z tym dużym tym coś? Co to jest w ogóle? To nie jest, to jest jakiś sąd, nie wiem, czy coś? To byliśmy. Sąd był. No, nie byliśmy tu chyba. Możemy, to możemy wbijać. To w sumie... Tylko podjedź pod drzwi. Tylko się zastanawiam, czy pod drzwi sądu, czy pod drzwi naszego domu, bo nasz dom jest obok, nie? Nasza baza. A, no to jesteśmy blisko. No. Ale to może mieliśmy jechać też po książki, nie? No, czemu to ty zobaczymy, starasz może się tyłem jechać? No do bagażnika masz od razu wejście od drzwi. Kurna, profesjonalista, kierowca się znalazł. Później ucieczka, no to też masz raz rachciach i już jest. Już jest. Jesteś gotowy na krzyk? No. Otwieraj. Zamknięte, o. Świetnie. Jak? A gdzieś klucz znalazłeś? No do samochodu. Jak ci tam otwieranko idzie? Kurde. Może mi się uda? Spróbuj kolejne, no. Ja spróbuję też kolejne. A czekaj, a może to samo? Uważaj, bo tu krzaki są. O! Udało ci. O! Weszło. To wbijamy. Cyk. Nie zamykaj. Taki dźwięk. No. Zamknięte. Co to jakiś? O dobra, widzę zombiaka. W razie czego? O! Gdzie? A tam jest. Dobra, idzie do nas zombiak. To co myślisz? Na spację. To żeby nie było, to na spację działa. Teraz ty. Najwyżej się zabije. Leży. I koniec. Gleba. Butelka po winie. Pojemnik na wodę. Worek na śmieci. Rękawiczek, majtki, zegarek ze wskazówkami. Bieda. Panie sędzio, no. Ale znalazłem lodówkę. Co ja na wszelki wypadek... świeży grejpfrut, jogurt i jabłko, o. Otworzę duże drzwi. O. Weź wszystko. Można uciekać od razu do samochodu. Uwaga, będę otwierał drzwi do jakiejś kanciapy. Aha. Chyba nic. Chyba. Bo jeszcze nie byłem w środku. Ale tu ciemno. I co teraz? Teraz może być zombie wyskakujące na twarz. Ale dziwne, bo jest tak wyjątkowo ciemno. Nie! Miałeś światło włączyć! Jak się włącza światło? No musisz znaleźć przełącznik. No mam przełącznik. I kliknąć go. Dobra, zadziałało. Może prądu nie ma. Jaki ciemny pokój. Uwaga, kolejne drzwi. Cyk! No tu się chodzić nie da, tu oni w ogóle okien nie mają. Albo nocno. Nadeszła. A ja widzę okna. No, mnie jest ciemność. Ło kurczę, nie wiem. Włączaj światła. No ale żebym jeszcze widział przełącznik po wejściu do środka.
Bo najgorzej, że ja nie wiem, czy tu coś jest, czy nie ma. Wiesz co, z innej strony wejdę do tego pomieszczenia. No, będziesz miał niespodziankę może jakąś. No, o, to ma pięterko. O, znalazłem magazyn. O. Czy mamy mopa w domu? A nie wiem, a potrzebnym do czegoś, do czego służy mop? Do ścierania krwi, która może być, wiesz, niedobra i brzydka. To może. Biorę gwoździe. O, dwa pudełka gwoździ mam, dobrze. Uwaga! Cyk! Aha. No czy tu nikt okien nie montował w tym sądzie? Chyba nie. To w ogóle jest dozwolone, tak prawem budowlanym, że takie bez okien? Uwaga, kolejne! Nie wiem. Cyk! Cyk! No nic, ale to jest przynajmniej światło chociaż na wejście. Dobra. No ja łażę sądzie. Po pięterku w razie czego, gdybyś mnie szukał. Poszedłem już na piętro. O! Mnóstwo kibli mają. Po co im tu tyle kibli? Gumka książki, ale to jest stres, ale dobra, ale dużo zdejmuje stres i przygnębienia. Ło, znalazłem jakieś miejsce, gdzie jakieś wykłady są, albo w ogóle tutaj. O kurczę. No ja chyba, chyba tu ogłaszają, gdzie sprawy były wyrok prowadzone. Dobra, o no. Tu chociaż światło się pali. O, tu też ciemno jakoś. Znaczy, to jest pierwszy raz trafiam na ciemność, więc wow! To ciekawe. No, dobra. Co? Nie, całkowita ciemność. A. Pułapka na myszy, płyn do zmywania. Chcemy płyn do zmywania? Ty, to wtedy szybciej się chyba jakoś tam czyści. Może właśnie, zmywa, może zamiast mydła można użyć. O, no. Gazeta, czasopismo. Gazeta, czasopismo. No. Weź wszystko. Kurczę, to nic nie ma w tym sądzie. To w sumie nie pamiętaj też, że idzie noc, nie? Więc dodatkowo jeszcze. Dodatkowo ciemno, tak jest? Dodatkowo ciemno. O, jakaś fajna skrzynia, ale czy tu na pewno nikogo nie ma? Co jest ze mną nie tak? Lekki ból czuję? Czemu czuję lekki ból? Co? Lekki ból czuję. Ból? No. A może jak jesteś... Bo nie jestem przeciążony. Ale na kucaka cały czas chodzę, może przez to? O, no, może masz dość kucania. Może jakoś, no to już nie kucam. Ale co ja mogę na lekki ból poradzić? A jakieś są jakieś leki przeciwbólowe? Te drzwi. Ale gdzie? Kurde, ja to totalnie ciemno mam teraz. No to ja mam też tu pełno takich pomieszczeń. Dobra. I nie wiadomo jak tu działać w nich, nie? Lekko się głodny robię, ale wytrzymam. No ja muszę rozchodzić chyba ten ból, no nie widzę innej opcji. Rozumiem, że tych pomieszczeń z kratami nie idzie otwierać, tak? To w sumie jak się dostać do nich? Pomieszczeń z kratami. No takie zakratowane masz pomieszczenia czasem, nie? Takie jak wejście do aresztu czy coś. A, no to... Próbuj! Ja trafiłem, wszystkie były zamknięte, ale one są takie chyba właśnie, że są pozamykane. Kurczę. Krawiectwo, tom trzeci, pierwsza pomoc, tom drugi. Czy to brać? O! Czekaj. O! Czasopismo inżynier. Coś rzęzi, ale nie wiem co rzęzi. No jest pomieszczenie, do którego chciałbym wbić, ale ani z jednej strony, ani z drugiej nie ma przełącznika. Najważniejsza rzecz w grze, trafiłem na nią! Słuchaj, instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego. To jest jedyny sposób na to, żeby mieć zombiaki mamy w środku. Zombiaki mamy w środku. Kto ma, ten ma. To gdzie ty już nie jesteś tutaj w Justice? Jestem, ale na piętrze. Ale ogólnie to jest podobno najlepsza rzecz, bo można tworzyć sobie agregat. To tylko w ten sposób możesz tworzyć prąd u siebie. Tylko to jest istotne. No. Agregat prądotwórczy, no. Gleba! Gleba, dziewczyno! Cyk! Po głowie! Blondyna! Gleba, dziewczyno! To prawie jak z tymi tubylkami. Mhm. Zbieractwo tom pierwszy biorę, bo to tom pierwszy. No, zbieractwo tak. Byłoby piękne, cały czas na górze, tam tak? Łaził. Tak. Gdybyś ty sobie łaził, a ja bym sobie czytał na przykład, nie? To byłoby spoko. Czekaj, tu... Ale to jest tyle do rozkładania rzeczy. Bo czekaj, jak my zapalimy światło, to zombiaki będą widziały, tak, że jest zapalone światło. No będą widzieć, już teraz wzrok mają lepszy, pamiętaj, wyostrzył im się wzrok. Widziałeś właśnie, tak twoje pomysły się później kończą. Zjem sobie jabłuszko. Chyba bym tu na korytarzu zapalił najchętniej światło, ale... Najgorzej, że słyszę gdzieś... Ty rozumiesz, że nie zamykasz drzwi za sobą, tak? Nie, zostawiam otwarte, żeby wiedzieć, gdzie wszedłem. Okej. Okay. Czyli jak tu sobie chodzę, to jest okej. Okay. Zapalniczka, to też wygląda jak coś fajnego. Stolarstwo, gotowanie, konserwacja. Elektryka.
Po co mi elektryka na poziomie drugim, jak ja mam dopiero pierwszy poziom? Cholera. O kurczę, jakiś punkt ksero widzę, ale jest ciemno. Czemu oni nie dają... Skseruj sobie to, co zwykle się kseruje. A co się zwykle kseruje? No, różne części ciała się kseruje, nie? Co? To do tego ksero? Ja myślę, że ksero to jest do notatek na studiach. Tu ty no, byłeś? Docelowo tak. Dobra, poczytam sobie książkę o zbieractwie. Masz teraz czas dla siebie. W tym dużym budynku, znaczy w tym dużym pomieszczeniu, co nic nie widać? I byłem... Przyszedłem szybko na piętro. Jeżeli są gdzieś otwarte... Znaczy nie, ale na piętrze były takie pomieszczenie, takie... Takie jakie? No to jest pełno pomieszczeń takich na piętrze, że nie widać. Jakieś latarki nie znaleźliśmy, ani nic? Czekaj, może... Pewnie mamy jakąś latarkę. Czyli co, ja nawet sprawdzę. A może masz zapalniczkę nawet? No właśnie, dlatego się zastanawiam nad tym jako... Czy zapalniczkę może jak dam na trójkę? Tak można? Nie. To jak to jest? Wyposaż jako główne? Wyposaż, tak. I wtedy jak? Też mam latarkę. Ale nie wiem, i co, wyposażyłem jako główne i gdzie jest zapalniczka? No na dole musisz mieć, nie? Wyłącz, włącz, dobra, czyli teoretycznie już mam zapalniczkę. Czemu to menu nie znika? Co? Dobra. Nie, bo jak na duszę prawym przyciskiem, to się wyświetla menu takie kontekstowe i nie znika. Nie, nie działa ta zapalniczka, w sensie strasznie mało światła daje. Bez latarki nie ma co tu wchodzić. No jak zapalniczka w życiu daje dużo światła? No nie wiem, no ale brzmiało jak dobry pomysł, a się okazało marnym. Jak zwykle. Jak zwykle. Pomysł jest jak zwykle. Idę zobaczyć, gdzie cię jeszcze nie było, albo w ogóle gdzie ty jesteś na tych lekturach. To przynajmniej dobra. Jest światło. Mam latareczkę teraz. A, masz latarkę? Świeci. A to gdzie znalazłeś ją? Miałem ją w plecaku. Kurczę, to się dostaje na start? Nie, no pewnie gdzieś znalazłem. Myślę, że ja pamiętam. Może też bo dawno latarkę. Temu było. Butelka, śrubokręt, pałka, kij baseballowy. No to powiem ci, że latarka to będzie pierwsza rzecz, którą muszę znaleźć, nie? Bo... A ty nie masz? No nie mam latarki, mam zapalniczkę, nie? A to nie to samo. A, okej. Okay. Dobra, to ja już chowam zapalniczkę. O, ale to jest fajny składzik, może coś znajdę. Rozwalam krzesełkę, żeby zdobyć trochę desek do domu. Aha. To nie będzie głośne? No jest głośne. No jest głośne. To jest mega głośne. No. Z jaką radością, no. Kurczę, ale brakuje mi książki do stolarstwa. Gdybym chociaż mógł przeczytać książkę do stolarstwa. A nie mamy w domu? To szybciej bym działał. Nie mamy w domu czegoś takiego? Kurczę. Ciężko. Nie udało się odzyskać żadnych rzeczy. To ambitnie widzę, podchodzisz do sprawy. No pewnie mamy, więc wiesz. No na razie rozmontowuję, bo mamy fajne miejsce, gdzie można rozmontowywać rzeczy, ale. A zaraz mi zombie jakieś wyskoczy na twarz pewnie i wtedy będzie zabawnie. No, trochę hałasuje. A to ty? O, a widzę cię. Karty do gry. Widzę, że co znudziło ci się na dole. Nie, no bez latarki to nie mam sensu wchodzić do pozostałych pomieszczeń. Chcesz latarkę? O, no chętnie, bo coś tu warczy. Dobra. To ci dam latarkę, taki okay. Będę kolega. Leżę na ziemi. Też wezmę kija. Mała latarka, no ale lepsza taka. Chodź niż świecić, żadna. Bo tu ciemno. No. I co? O, świeci no, faktycznie. Dużo ładnie. Lepiej to no, wygląda. Widzisz? Uważaj, pobrzmiało jakby tam coś mogło być. Co jest? Zobacz. Zobacz. A jest, no. Hehehe. O! Ło! Jak się typ! Jaki wiele. Zobacz, jaki on jest napakowany! Jesteś pewny, że chciałeś cię nie ugryzł? Nie dotknę mnie nawet. Nie, wiedziałbym u siebie. Ogólny stan zdrowia, okej. Okay. Nic się nie stało. Dobrze. Zaufam. Ale to ciekawe, nawalałem obok, więc to też jest ciekawe, nie? Biłem z boku. O, tu chyba było ciemno? O, tak, tu jest ciemno. Ale już już zapalmy O, jest światło. Dobra, ale tu jest telewizor i lodóweczka! Nie. A ja już się zrobiłem znowu głodne, nie? O, puste jest w tej lodówce, super. Kurczę, nic. Ja tu... Zero. Wyjdę, ja będę mógł kiosk otwierać po tej całej akcji dzisiejszej. A to zbierasz wszystkie te czasopisma, tak? No. Ale to wiesz co, ja sobie wodę
automat z wodą. Chyba... Napełni wszystko, nie? Chyba lepiej zostawiać te automaty, jak prąd skończy się. Lepiej z każdego zlewu pijesz, chłopie. Ale myślisz, że jeszcze kiedykolwiek tu wrócimy, nawet jak prądu nie będzie? Ale, no nie wiem. No właśnie. Pijesz i napełniasz butelkę, pamiętaj, te dwie rzeczy. Zawsze. No, tylko mówię, ja nie zakładam, że kiedykolwiek tu wrócimy. Dobrze, ale mówię, pamiętaj, żeby zawsze... Uwaga, teraz pomieszczenie. No. Powiem ci, że ta latarka nawet... Czemu tutaj nie ma? A tu jest gniazdko. No, zupełnie inaczej się biega z latarką. Widzę, że... Zobaczymy, ile mi doświadczenia wleci. Podoba ci się to o, worek na śmieci? Podoba ci się to hałasowanie w okolicy? No, lubię. No. Patrzę, czy dostaję ekspę za rozmontowywanie. No... I co? I nie dost... A jest 315. Ale to powiem ci, że no, pocieszające jest to, że ze mną się nie będziesz nudził. Mam tyle gazetek. Dobra. Ale to... tak jakieś fajne, jakichś świerszczyków albo coś? Nie wiem, co robią, ale... A to drugie zejście jest. Uwaga. O. Cyk. To mnie nie było. A teraz ja wiem, gdzie byłeś. Ja rozumiem, że tam pozostawiałeś otwarte drzwi, gdzie byłeś, tak? A to tak, no to tak zawsze robiłem. Ale o właśnie, tutaj, tu chyba jest wejście do... Automaty! Chipsy! O, jest żarcie? Chipsy są, chcesz to chipsy? Zjem całość. Dobrze, zjedz. Jeszcze napój puszczę, worek na śmieci zbieram. Dobra. No to jakoś tak ciemno, gdzie tu jest jakieś światło? A tu jest, widzę, światło. Tylko wiesz, z ulicy będzie nas widać teoretycznie. A kiej tam? Może jakieś dobre książki będą? Cały czas tylko gazety. Stawianie pułapek, tom pierwszy, wędkarstwo, tom gdzie pierwszy. Tom. A, wiesz, jeszcze jedna półka. O, no, wędkarstwo... odzyskaj drut. Czekaj, widzieliście czasopismo? Amerykański wędkarz? Nie, gdzie masz? A jest, no, zrób pułapkę na ryby, ja uczę. To biorę, zdrówko, no. Przeczytaj sobie od razu czasopismo, bo ona się szybko czyta, jest jednorazowe, możesz nawet mi oddać, to od razu poczytamy. To ja biorę pułapki. Czasopismo z krzyżówkami, z wyszukiwaniem słów. Oj, żeby ja teraz znalazł to czasopismo. Tu jest. Amerykański wędkarz. Przeczytaj sobie. Czytaj. Ale to ono się nie zużyje? Nie. To gdzie ono? No jak ma się zużyć? No nie tak wiem. To jest realistyczna. No ale, zużywa się. Ale zużywają się. A jest, dobra. To co, na półkę od razu odkładam amerykańskiego wędkarza? Dobra. A mogę przeczytać raz jeszcze? Ale masz napisane przeczytano. A, dobra. Tomasz, amerykańskiego wędkarza. Gdzie ty to wrzuciłeś? Na półkę jakoś. A idę zobaczyć punkt ksero, chyba tam jeszcze był. Czytaj. I już przeczytane. Okej, tu jest czysto. No zawsze można już odkładać, jak już tam wiesz. Przejrzysz, spojrzysz. Ja to chyba nie był punkt ksero jednak, ale włącz. No, jak jaśniut. O kurczę, ile to jest szaf. Co się stało z prądem? Kartka papieru. Jakbyś zaczął trzy zdanie, żadnego nie skończył. Nie, no jest okej. Okay. Znaczy trafiłem na takie miejsce, gdzie jest dużo półek, ale są tylko kartki papieru chyba. Okej. Okay. No chyba zwiedziliśmy wszystko, tak powiem ci w tym na sensie. Na dole jeszcze było chyba jedno ciemne pomieszczenie, ale nie wiem, czy ty tam wchodziłeś, czy nie? Nie. To zaraz może tam wbić. Jakieś zombiaczki tu leżą na dole. No, aha, ktoś zabił, ciemne nie? Pomieszczenie na dole. To nie wiem gdzie, ale... A mi się wydaje, że jedno było ciemne, zaraz zobaczymy. No nic w tych szafkach nie ma, znaczy no jest realistycznie w tej grze, to fakt. Ło, dobra, widzę salę sądową, główną. Czekaj, to chyba jest wejście z drugiej strony. No to tam gdzieś niedaleko tej sali wiem, że chyba był jeszcze punkt, gdzie... Sali, face. No. Okej, wyszedłem do samochodu już. Rozglądam się, czy nie ma jakiegoś zombiaka. Czemu już jesteś na dole? A, no jak już podzieliłeś ostatnie mieszkanie, to co będę się tak jest. Znaczy nie, no jeszcze wiem, że gdzieś tutaj było. Chyba ta duża sala była niesprawdzona. No to ta latareczka to jest game changer, tylko pytanie, czy się... Game changer. Czy się może wyczerpać? Może o, jest sala. Deski wrzucam. Najcięższe są deski. Czekaj. Na co? Coś robisz? Grzebię w bagażniku tylko. I teraz nie wiem, czy słyszałem twój bagażnik, czy gdzieś dobijał się jakiś zombiak. O! Nie wiem. Nie wiem, czy słychać w ogóle, że się ten... Czekaj, muszę zgasić latareczkę już może. Ale nic nie było. Tak w sumie ten sąd to tak zawiodłem się. No oprócz tej jednej gazetki to chyba nic ciekawego, nie? O, mam mydło. O! Sens ładować do bagażnika, jak mamy obok dom?
A jedziemy do domu? A nie? Myślałem, że jedziemy sobie dalej, jak mamy jeszcze tyle miejsca w bagażniku. Ja myślę, że możemy to tego też, kolejne wyjazdy możemy to... skończyć odcinek możemy, jak będziemy no. tam, wiesz. No chyba, że chcesz w samochodzie kończyć, tak? W samochodzie chcę kończyć? No. Spróbuj się przejechać do miejsca z biblioteką, do szkołki. Tylko wiesz co, ja się boję, że my tam będziemy mieli zombiaczki i później je do domu przywieziemy, albo... Bo biblioteka to był na dole, ten taki fioletowy budynek. Po prawej. Na końcu. No po prawej, taki tak. Największy taki... w kształcie T. Tak, ale taki fioletowy. No, możemy tam jechać, ale... To jest fiolet? Nie wiem. Tak. Spróbuj, tylko wiesz, bezpiecznie proszę jechać. I nie po trupach, kurde! No. Po trupach do celu. Spokojnie. O, czekaj, a zombiak! Tu... Gdzie jest zombiak? No właśnie, jedź, bo tam obok. A, bo tu mamy kościół jeszcze, może kościół odwiedzimy. Uuu, no. dobra, przekonałeś mnie. To parkuję tu w sumie... O, z tego, tu, że o, to po drugiej idealnie. Stronie od domu, nie? Nie, no tak, ale mamy kościół. Tylko gdzieś zombiaka widziałeś? O, już dzień dobry, 3 zombiaki. To jedziemy jednak? Świetnie, żeś zaparkował. To jedziemy? Nie no, trzeba walczyć z nimi. A mogę cię rozjechać, czy nie bardzo? To nie, wiesz, nie co? Próbuj, chodź. Nie, a może... nie rozwalaj. A czemu ich nie rozjechać? Zniszczysz samochód. Podobno no to mega niszczy się samochód od nich. Ach, mega. No. No ale czekaj, on jest już blisko mnie, a ty mówisz, że... No to kurde, wychodź z samochodu i walcz! No to zaraz wyjdę. No nie! Zaraz mnie przejedziesz, ty kościu, ty. Czyli... Już, cyk. Wyjdź z pojazdu, nie muszę tak zgasić się. Młot kamieniarski! Podobno to jest mega rzadka rzecz, ten młot kamieniarski. A, kamizelka odblaskowa? Co to jest? Buty wojskowe. O, zobacz, czy masz buty wojskowe, bo to są dobre buty. Zaraz zobaczę. Ale jakieś miałem tam chyba dobre buty. Ja muszę ale tak... ten młot kamieniarski to podobno jest jakiś mega rzadki przedmiot. Gleba! Ha! Dobra, mam gościa. Dobrze. Zaczynam się uczyć. Buty. Cienie do powiek, chcesz? Ja mam swoje własne cienie. Nie, jesteś moim cieniem też przy okazji. Dobra, a ja mam na nogach, już ci powiem, a gdzie ty jesteś? No, przy kościele. Mam buty wojskowe, okej, to ty jesteś. Masz? Udało się wejść do kościoła, czy tak średnio? Jeszcze nie próbowałem, czekałem na ciebie. Są okna obok, okna. No co ty nie powiesz? O, sprawnie poszło. A. Kościół nie jest aż taki duży. Może nawet no nie i dobrze. Jest. Ciekawe, co w ogóle jest w kościele. Zapalamy światło, czy...? Coś jest zapalone. A. To nie widzisz, jak jest jasno? Kurde, to tak. Nic nie ma za bardzo, chyba że coś jasno. Na zakrystii. Mm. No to wiesz, zaraz będzie... No nie było jeszcze gdzieś, nie? Miał jakiś strach? Miał jakiś strach? Nie wiem co? Panikę A, zrobił mi co? Na chwilę. Może przy tych są. Słyszę panikę. A dobra, no. Zobacz, chyba tutaj. Przy oknie? Dobrze widzę? Zapalić światło? Zapalę światło. Tak. Tak, tu jest. A. Ale to co słychać, to nie jest jedyne zombie w tym miejscu. Dobra, za oknem tak? Jest, dobija się. Ło kurczę, to jest duża ekipa za oknem. Weszli, tak? Weszli. Gdzie ty jesteś? Ale co, na piętrze? Nie, tu na parterze widzisz zbite okno. O Jezus, faktycznie. Więc chyba dobra, czas ile? Na nas. A ile, ile, czekaj, ile? A nie tam wiem, tu tam było dużo rzeczy fajnych. A skąd wiesz, że fajnych? Bo fajne. No to przy tym no, oknie... dwóch idzie, no weź, ty kurczę, dwóch nam no, ale tam idzie, jest... weź chodź. Jeszcze bierz kolejne... drugiego. Kolejne okno jeszcze bierz bije. Drugiego. No to, dobra, chodź, dobra, bierz idę, drugiego. Ale tam jeszcze kolejne okno Cyk. Się dobija. Uwaga, bierz uwaga, tego, idę, bierz tego, idę, co leży. No. Bierz tego, co leży. Ugryz! Ugryz mnie! Chyba. Ale już będziesz umierał? Czekaj, bo nie mogę trafić nogą, okej? Okay. Słyszę to twoje gwałcenie spacji. Skarpety miał. Ty! Klucz do drzwi ma. No, o. Może klucz do tego miejsca ma. Nie wiem, czy to się przyda. Papierosy wezmę. Aha, no właśnie też brałem, ale okej. Ktoś tam się nam jeszcze dobija, nie? Dobrze, niech się dobija. Wezmę klucz. No co mówisz? Może w ten sposób otworzymy... O, jest kolejny zombiak, a ktoś się jeszcze dobija. Łooo! Co jest? No czemu otworzyłeś drzwi na zewnątrz? Nie wiem! Nie wiedziałem, że to będzie zombie. Uważaj, za to jest strony. Kolejny. O, dobra. Idzie. Zajmij się nim. O! Dobra. O! No leż, no! Kolejne wbiły do środka. Tylko weź sobie bejsbolówkę, bo wtedy będziesz łatwiej nawalał, bo ty nie masz bejsbola w ręku. Wiesz co? I dziwisz, że jedną ręką. Jest trójeczka prawie w środku. Wiesz co? No, tu nie, też był na zewnątrz. Nie ma co chyba siedzieć tam już. Nie no, bardzo fajnie tu jest. To czekaj, ja z nimi na otwartej przestrzeni będę walczył. No ja też wyszedłem.
Ale nie idą za mną. Dobra, naszyjnik, pierścionek, beret, buty, dobra. Pojedynczo zapraszam do zabawy. Ja bym najchętniej rozjeżdżał samochodem. Szkoda, że zrobili to tak, że ten samochód się tak szybko psuje, że rzeczywiście tak to działa. No. I co, ty zostawiłeś je tutaj. Nie no, walczę na zewnątrz. Bo tutaj w środku są jeszcze dwa zombiaki. Ale ile tam, jaka ta ekipa wlazła przez okno w takim wypadku? No. Ale jaka muzyka się nam odpaliła. Najgorzej, że przy drzwiach widziałem jeszcze jednego zombiaka. Jesteś gdzieś tam blisko? Ja w środku jestem i są tu dwa zombiaki. Jezus! Kościół? Dźwięk! Kurczę, bo widzę... Przeszedłem przez okno rozbite i wskoczył do środka akurat w tym momencie pierdzielony zombiak. Kurczę, o Jezu. Jesteś w stanie mi powiedzieć, co się dzieje w środku dokładnie? Bo widziałem jedną babkę... Tak, łażą zombie. Ale dużo? No, dwa przynajmniej widzę. Właśnie jedna do mnie wychodzi. No bo tak, jedna stoi w miejscu, wyszła. Ja bym podszedł do niej, ale wydaje mi się, że tam jeszcze... A jak jest ubrana ta, co do ciebie przyszła? Dobra, druga wychodzi. Wychodzi druga. Już dwie zabrałem ze środka, zombiaki, dwa. Kurczę, ja mam tu jedną na wejściu, ale boję się, że tam zaraz mnie druga zaskoczy. No, dobra, na ryzyko. Chyba nie ma już więcej, możesz próbować. Nie, no tu jest jeszcze. O kurczę, starsza pani, no gleba! Oj, pakowałem się, bo nie idzie położyć na ziemię, jak się o ławkę opiera. O kurka, ale to było. No ja też mam jeszcze jednego. Ile tu ich jest? No. Ale żeśmy tu ich nawali, naciapali. Ładny gość. Dobra, ten też już nie żyje. To co, idziemy tam jeszcze zobaczyć? Majtki panterka! Chcesz majtki w panterkę? Nie, moje już są w panterkę. Aha. Chyba rozumiem. Ty! Oj, tu jeszcze jeden. Ty, tutaj jest gość. No. Gość miał biustonosz i majtki w panterkę, cały zestaw. Łoch, pieruny. Jeszcze jeden jest? Co w tym dziwnego? No ale dziwnie, bo za drzwiami stoi, więc widziałem tylko jak przeszedł za drzwi, więc nie wiem, czy dobra, jesteś idę. Gotowy na stracha. Oczywiście, że jestem. To uważaj, bo będziesz miał pewnie muzykę. Też mam. Nie no, muzyka jest jak... No nie wiem, to przejdź przez drzwi. O, jest, była muzyka, faktycznie No bo to o to chodzi chyba, że zaskoczenie, nie? Pytanie, czy to było ostatnie? Ale są odporniejsze. Odporniejsze okay, wbijam są dalej. No. Okulary do czytania. Tu leży. A, pamiętam, że ktoś... O, jest, a tu jest jeszcze, ale to... W komentarzach pamiętam, czy pytali... O, jeszcze jeden jeszcze, jest, dawaj no. go. What? Bigo. Czekaj, no, no kurna. No, ale zanim ja bym się odwrócił... Już. Ile tego tu chodzi? To może jeszcze nie koniec. Już, po krzyku. Najgorzej, że te drzwi trzeba znowu otworzyć. To, uwaga, otwieram drzwi. Dawaj. Pamiętam, że w komentarzach prosili, żebyśmy się zamienili... Czekaj. ...rzeczami na głowę. To muzyka. No, czemu rzeczami na głowę? Bo masz niebieski hełm. Zobacz, czy czasem coś nie wbiło do środka. A czemu? Wydawało mi się, że coś wpadło. To ja wbiłem. Ale tak jakby coś wskoczyło. Ale jest tego tu sporo, więc trzeba uważać. No. Uwaga, otwieram gdzie drzwi. Jesteś? Uch, a tu jest. Pusto. Też otwieram drzwi. Pusto. No. Ale jest magazyn, o. Dobrze. Kłódka? Pudełko wkrętów, żarówka. Biorę wszystko. To była toaleta tylko. Znaczy nie wiem, czy kłódka. Używana do zamykania pojemników, dzięki niej bezpiecznie przechowasz przedmioty. No ale my się wydaje, że będziemy się okradać. Z zombiakami czy innymi graczami? No chyba. No właśnie. Chyba. Dobra, ale to jeszcze, było pięterko, jeszcze tu są drzwi. Nie? No właśnie. Jest pięterko. O, widzę szafę jakąś dużą. Dobra. Jestem. Co tu mamy? Dobra, idę do tych drugich drzwi. Butelka. Uwaga. Butelka. O, tu jest fajnie. O, tutaj chyba ksiądz... Boże, ojciec, jak to się tam mówi? Mateusz. Robert ojciec trzymał. Mateusz, może być. Tutaj może ojciec być. Mateusz, trzymał Robert rower. Trzymał. No. Tak. Książeczki ale... jakieś fajne? Zegar na ścianie nie pokrywa się z zegarem w rzeczywistości. Jest nam burzony. Chyba, że po prostu już nie działa. Nie? Baterie wysiadły. A może tu jest śmietnik i są worki na śmieci, biorę. A, to worki zbieramy? Tak, bo one, jak tam pięć worków, nie pamiętam czy ile, dają ci możliwość zrobienia sobie skrzynki, znaczy ja bym zrobił skrzynkę, nie, ale zrobienia skrzynki z... na wodę na przykład do zbierania. Więc... To w sądzie są trzy worki jeszcze. Super, tu też już zebrałem. Dobra. Idziemy na górę? A masz schody? No przecież są. Gdzie są schody na górę? A ty jest. Jezus! Faktycznie. Nie mogę! Wpieprzę tę grę! Faktycznie wygląda na to, muszę że jesteśmy w kościele, no. O! Muszę też mi walnęło. O kurczę. O Jezus. Panika. Ale kuźwa. Klamka? Zawias! O, zawiasy mogły się przydać. Dobra. Jak w rafcie, nie? No jaka salka, ale tutaj akurat nie ma nic. Ja to mam szczęście. Dobra, do tych miejscówek butelkę. Dzisiaj. Napełnij butelkę. Pij. Dobra.
Jak widzisz zlew albo kibel, to o Jezu, jak pusto. No. Dobra. Fajne miejsce na bazę. To co? A, na bazę? A obok jest dom, nie? Ale no, w sumie duża przestrzeń, jakby chcieć bazę robić, nie? I pięterko tak chciałeś, nie? Ale nie wiem, czy tam nasz dom nie jest ciekawszy, nie? O kurde! Czekaj. Tu uważaj. Tu jest ich za dużo. O, ale jaki samochód fajny. No, ale mimo wszystko. Taki street food, czy... O, chyba jeden nas widzi. Nie, nie widział na szczęście. No, tu przed kościołem trzeba uważać, jaka tu rzeź była. Uważaj, bo tam na dole też są jeszcze wierni. O kurde, są... Oni są niewierni. No. Ale to trochę ich tak się tutaj zaczyna szerzyć. Mamy jeszcze, powiem ci, że mamy tu jeszcze markety do zwiedzania, nie? Bo my tu nie byliśmy przy tych marketach. Ja byłem przy tych marketach. Przy wszystkich? Nie wiem, czy wszystkich właśnie. To raczej nie wszystkich, bo to jest pełno zombiaków jeszcze. Book Naked, czyli jest co? Ten książki i nagość. Nagie książki. Ale wiesz, tam może będą książki takie z nauką, z wiedzą do zdobycia. Z nauką? Co to jest nauka? No wiedza, nauka. Nauka? Nauka, nauczanie. Nauki. O Jezu, auki. Łuki. Z nauki się śmieje. Punkty mówisz... nauki będą, nie? To tak się powiem. Się śmieje. Na budowę łuku. No się, powiem ci, że się rozbawiłem, bo to tak bardzo charakterystycznie za każdym razem to nauki robisz, takie eł z tego, takie nauki, no. Nauki, no, nauki, no to punkty no. Nauki, no to kurde wiesz. Nauki. Punkty. No punkty. Dobrze, ale to myślę, że tam skoczymy już u ciebie. Faktycznie, na Book odcinku. Naked. O kurcze. A, bo wydaje mi się, że warto tam zajrzeć. U siebie. Mm. Nie, no, a że naked, tak? No właśnie. No. No dobra, możemy spróbować. Kwestia też długości, nie? Naszego spotkania. Co za dużo, no to tak. Niezdrowo, czy... No tak, to jest chyba odpowiednia ilość. No, więc kolejny odcinek już jutro u Staszka, gdzie będziemy szukać książkę nauki, a dziś to wszystko. Dzięki za to, że jesteście... Sobie. Mhm. Dzięki okay, za to, że gramy nie, razem. Grał z wami Korle. Także Staszek. Trzymajcie się. Hej, hej. Narka!